Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w Los Santos, czyli w GTA 5. Słuchajcie, powracamy z GTA 5, w sumie tak mi się jakoś zachciało grać w GTA 5, więc powracam. Będą na razie odcinki tylko w niedzielę, nie wiem czy... To w sumie też zależy od was, jeżeli będziecie chcieli więcej tych odcinków i tak dalej, wyraźcie swoją miłość do GTA i Jelonków łapką w górę. Jeśli będzie tych łapek więcej, faktycznie będę widział, że chcecie komentarzy czy coś, to będę wiedział. O, to jest sygnał, taki kurde bodziec od widzów, że chcą, to wtedy oczywiście się do nagrywania. Słuchajcie, kolejna zmiana, jeżeli chodzi o GTA, to gramy na padzie od PS4. Mamy go sobie podłączonego do peceta, także oczywiście tutaj gra na padzie od PS4, nie od Xboxa, a od PS4 właśnie. Także no, myślę, że całkiem fajnie i wygodnie się gra. Jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć, jak podłączyć pada od PS4 do peceta, to dajcie znać w komentarzu, postaram się nagrać taki króciutki poradniczek, jak tego dokonać i żeby sobie po prostu pykać w grach na tym padzie od PS4 do właśnie na PC-cie, bo padzik działa oczywiście nie tylko na GTA, tylko też na innych grach bez jakiegoś większego problemu. Czasami są takie motywy, że gdzieś się przytnie dziwnie, jeżeli chodzi o mapę, ale to taki malutki mankament. Bo z tego co wiem, chyba na... Bo my jeszcze tego nie mamy. A nie, widzę, że w sumie też coś się dzieje, więc widzę, że tylko mapa tak wariuje. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to u was, czy pewnie jakaś aktualizacja chyba wyjdzie jeszcze, czy coś. W każdym razie no, gra działa normalnie, więc... Coś z tą mapą jest nie halo. Dobra, ale słuchajcie, dawno mi nie było na Jelonkach, więc dzisiaj sobie stwierdziłem taki luźny odcinek wprowadzający was ponownie do tego świata Los Santos. Że po prostu stwierdziłem, pojadę sobie na Jelonki. Jest niedziela, więc akurat. Oczywiście GTA zamiast Simsów. Simsów na razie nie będzie, ale o tym będziecie pewnie uświadomieni podczas jakiegoś vlogaska informacyjnego. Myślę, że albo oglądaliście już dzisiaj, albo dopiero zobaczycie, albo zobaczycie go w poniedziałek, bądź jakoś na dniach w tygodniu. Nie wiem dokładnie kiedy nagram, ponieważ kiedy nagrywam już to GTA, to jeszcze tego vloga nie mam nagranego, więc ciężko mi powiedzieć dokładnie kiedy zobaczycie, ale zobaczycie na pewno, więc tutaj nie ma co się martwić. Na pewno będzie, na pewno się wszystkiego tutaj dowiecie. Ajajaj, szaleniec. Dawno się z Jelonkami naprawdę nie widziałem, naprawdę nie widziałem się z nimi długo, długo, długo i się stęskniłem za nimi. Mam też w planie, słuchajcie, nagrać sobie odcinek multi z wujkiem Bohunem, także na pewno z wujkiem Bohunem spotkamy się w Los Santos. Jesteśmy już w sumie umówieni na pewien dzionek na nagranie, więc będziemy się razem bawić w Los Santos na multiaczu. Że będzie ciekawie, no i będzie oczywiście to dłuższy odcinek, bo jak wiecie, z wujkiem Bohunem jak nagrywamy, to mamy zwyczaj jednak trzymać się czasowo jego takich czasowych czasów filmu, czyli godzina plus, więc będzie naprawdę wesoły, soczysty rozpiernicz w Los Santos razem z wujkiem Bohunem, a to będzie naprawdę, naprawdę coś awesome. Dobra, dojdziemy sobie do Jeloneczków. Jeloneczki, jadę do was. Mam nadzieję, że się za mną stęskniły. Czyżby zemsta Jelonka? Pewnie tak. Dobra, jedziemy dalej. Wstałem cały na szczęście. Niedobrze, bo się robi noc. A w nocy wiecie, na Jelonka to tak polować jest za dobrze. Tak się ogólnie zastanawiam, czy sobie, znaczy na pewno sobie przejdę trochę fabuły.
pewnie na live zrobimy sobie ten challenge, który już planowałem jakiś czas temu, czyli całą mapę dookoła zbu... Ulala, 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 Dobra, tu mamy tak, to się nie wiem. A dobra, tym sobie zmieniam. No patrz, jaki ma poczciwy ryjek. No? Dobra, ale my tak poczciwy ryjek. Nie, ale o. Shit. Co mnie trąbisz? Jak ja cię zaraz trąbnę, to ci motor stanie. Takim na jelonki to raczej nie bardzo. Takim też nie. Sorry. Ale tu gdzieś jeszcze widziałem jelonka. Jest moja przecudna broń. Fuck you? Okej. Okay. Już jadę cię fakać. Okej, mamy jakiś motorek, ale on nie jedzie za bardzo. Ale jak to mówią... Ty, to po nas, to już? Już mamy milicję na karku? Czy to tylko jednego zabiłem? Jelonka. O. Mam nadzieję, że po wodzie też przejedzie. Jak to mówił dobry koń, to i po błocie przejedzie. Jedź, proszę cię, jedź. Shit. No shit. Wyciągaj broń. Mykaj do jelonka jakiegoś, ale kurka wodna, patrzcie jaki pech, no. Po co mu ten kask w ogóle? No właśnie. Znacznie lepiej. Dobra, milicja nas już chyba nie goni. Albo goni, bo nie wiem, bo widzę. Nie goni już. Mam teraz okno. Nagrywam sobie ogólnie program Action, więc zobaczymy, jak to będzie w ogóle działać. Jestem ciekawy. Taki mały teście ogólnie też dzisiaj. Bo Actionem jeszcze nie nagrywałem GTA. A może i 60 FPS-u się tutaj załączy. Znaczy, nagrywam 60 FPS-ach, ale. Czy zrenderuje do tylu? Pewnie zrenderuje. A wy mi powiecie, czy tak, chcemy 60 FPS-ów na jelonkach, czy nie chcemy 60 FPS-ów na jelonkach. Przydałoby się taksi. Kontakty. 21:32, to sobie wcześniej jest. Okej, taksóweczka już w drodze. Elegancko. O, może Michaelem sobie zagrać, albo na multiaczu. Co ja jeszcze chciałem? Ty. Wsiadaj jako kierowca. Get out. Dobra, mamy już autko. Co prawda taksóweczka, pani potrzeba. Ale ja nie zamawiałam. Ale pani potrzeba? No słucham. Taksóweczka czeka. Ale ja nie zamawiałam. Nie biorę żadnego klienta, walci się. Jadę. Prowadzenie mi wzrosło, zajebiście. Boże, mnie tutaj dawno na pewno nie było. Jak dawno nie grałem w GTA. Masakra. Przynajmniej na razie mi jeszcze nie wyskoczył ten błąd, ten co mi wyskakiwał na Windowsie 7. Tutaj na 8 pograłem trochę i... not comprendo, także myślę, że... mam nadzieję, że będzie w porządku.
Okej. Okay. Przydałaby mi się jakaś, kurde, tutaj misja poboczna, taka jakaś. Taka kompletnie, której nigdy nie robiłem. Ale na razie nie mam co liczyć, ponieważ jestem naprawdę dopiero na takim początku w GTA tutaj na PC-cie, więc jeszcze trochę minie. A czy będę nagrywał taką... Coś mi to nie jedzie. Nie jestem chętny. A czy będę nagrywał taką pełną fabułę? To nie wiem, w zasadzie, bo już wiecie, nagrywałem na PS3. Czy będę nagrywał jeszcze? No nie wiem, to w zasadzie też mówię, od was zależy. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jeszcze raz fabułę w moim wykonaniu, to myślę, że to wtedy będę mógł coś takiego oczywiście zrobić. Wtedy byśmy zrobili całkowicie grę od nowa. Nazwali serię na nowo, na świeżo, PC-towa wersja i tak dalej, ale to już mówię, no zależy od was. Wyraźcie swoją opinię w komentarzu, wyraźcie swoją opinię łapką i wtedy byśmy coś pokminili, czy by to było po prostu częściej, czy też nie, no ciężko mi na razie powiedzieć, także w dużej mierze daję to poświęcenie wam do wyboru. Poświęcenie? Wybór. O właśnie. Dear God? Na Deere to właśnie jadę. Oh yeah. Tutaj w tym lesie, nie? To będzie całkiem sporo tych jelonków jeszcze. Może dobrze by było, żebyście zdecydowali. Najlepiej w tym odcinku, nie? Pod tym odcinkiem. Możecie to rzeczywiście pisać do mnie wiadomości PW, najlepiej na maila husiekpriv@gmail.com. Tam oczywiście możecie swoje przemyślenia pisać. Staracie się czasami pisać, widzę, na fanpage'u, nie? Na tym facebookowym. Ale powiem szczerze, że tam czasami jest taki spam, nie zaglądam tam za często. Wolę jednak maile. Jeżeli ktoś maila napisze, to... To było piękne, jak on się tak po prostu zacnie tutaj nawinął. Niespodziewajka taka. Jelonku, wiedziałeś, do kogo przyjść. Nie chcę tam... nie człowieka, jelonka. Dobra. Tutaj gdzieś będą jelonki. O, jelonki. O, kondycja mi już trochę 100 na 100. Zajebiście. No nie myślę, że po jelonka idziecie. Chyba zwątpił. Króliczek. Nie, to zajączek. Króliczki są takie, wiecie, nie? Swojskie, a zające są w lasach. Ciebie tu będziesz przebiegał koło mnie. Wandalu ty jeden. Jelonkowy. Coś nieprawdopodobnego. Jelonek w lesie i tak do mnie. Normalnie przebiegł koło mnie. Przebiegł. Holy moly, jakie niebo. Tu zawsze takie niebo było? No zajebiste. Dacie mi jeszcze jakiegoś jelonka? Tak, jeszcze jednego. Tam zwłoki jego leżą, jelonkowe. Nie wiem, czy ja wyjdę pod tą górkę. Obawiam się, że mogę nie wyjść pod tą górkę, bo się oczywiście Franklin zmęczy, się stoczy jak ten menel. Ale może. A mówiłem, że tak będzie? Łyczek Tigerka. Bo ogólnie mi się trochę pojebało w głowie. Jest godzina 3:17. A ja stwierdziłem, że będę jechał na jelonki. Normalnie ludzie o tej porze śpią. Zapewne wy też. Chociaż wy nie do końca jesteście normalni, więc może jeszcze, kurwa, nie śpicie. Patrz, jaką mu lampę zasadzę. Bąk!
bo zupa była za słona. Tak? $16. Panie, jechać! Jaki menel? Kościu, co powiesz na to? Yeah, pierdziele, ale Cadillac. Znaczy nie wiem co to jest, czy Cadillac, czy nie Cadillac, ale w każdym chociażby całkiem takiego Cadillaca przypomina, nie? Ostatnio sobie jechałem właśnie poza miasto do Tuchowa, jeżeli ktoś jest okolic Tuchowa bądź samego Tuchowa, to wiecie, pozdrawiam. I jadę sobie, nie? A przede mną jedzie takie, kurde, no mówię wam, takie americano, takie naprawdę widać, że to było stare autko, ale po prostu, no nie zdążyłem wam zrobić fotki, ale byście zobaczyli, kurwa, to auto to po prostu, no mucha nie siada. Znaczy może siada, bo każdy by się chciał takiego auta dotknąć. Ale mówię wam, nie wiem co było za auto, nie wiem. Takie wiecie, no lata 70, 80, wczesne 80, a raczej 70 bym powiedział, no 70 gdzieś tak, nazwijmy to 70 lata. Ale po prostu mówię wam, coś, serio, coś pięknego po prostu. Rewelacja auto. Gościu sobie jechał, a normalnie przechodnie mu tak. No to już było takie wow. Nie to co, że jedzie kurwa czasami jakiś młodzik BMW, tajski wiening. Wiecie co to jest tajski wiening? Wiejski tuning, myśmy to kiedyś z kumplem tak nazwali. Bo jakoś tam się języki poplątały, wyszedł tajski wiening. No i ten tajski wiening został i tak zawsze jest czasami, że o patrz jaki tajski wiening jedzie. Już mnie milicja goni. I naprawdę to autko było niezłe, sporo warte zapewne. No i przyciągało oko wszystkich, po prostu wszystkie. Jak jechał, to po prostu wszyscy tylko za nim wow. A tutaj drugie wow można powiedzieć. No wow sobie pewnie pali takie autko. I tu już takie wow piękne nie jest, znaczy jest oczywiście wow na stacji benzynowej, że wow, ile mam do zapłaty, nie? No cóż, bywa. Wiesz co by mi się jeszcze przydało? Jakiś samolot. Nie, do lotniska to ja mam daleko, kurczę, teraz. Jelonkiem, czy jelonkiem, tak, jelonkiem sobie... Czekaj, to będą chyba krowy, nie? Wow. Nie, czekaj, bo tu chyba zaraz będzie lotnisko Trevora, nie? Albo i nie. Na lewo. No, stawiamy na koła. Jest, pięknie. Kurka, policja, oh fucking. Shit. Nie, kurwa, gdzieś to? Nie, to będzie gdzieś chyba zaraz lotnisko Trevora. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu jestem teraz. Tak, na... Jesus. Nie, już pojedziemy tędy. No dawaj. Okej. Oj, to był chyba zły pomysł tutaj wjeżdżając. Jep. Bardzo zły pomysł. Przydałby się tu jeszcze... Aha, tu mamy te... Tych debili. Cholera jasna, czy tych debili w sensie mówię od... UFO.
Aha, tu mi już kurde to. Fucken! A, u mnie się tutaj dwóch zjechało. Łącznie czterech policjantów, to wiadomo, że nie mieliśmy szans, najmniejszych szans. Na jakiekolwiek przeżycie. Okej, okay, se, wyszliśmy. Nie, kurka, u Trevora nie będzie żadnego samolotu na pewno. Zobaczmy. Mamy tutaj... szkółkę latania jakąś, ha. To może byśmy sobie szkółkę latania dzisiaj zajęli, bo przecież latanie nam się przyda. Przynajmniej mi się przyda, nie wiem czy będziecie chcieli oglądać fabułę, czy też nie. Tak jak mówię, to jest wasza, do waszej dyspozycji zostawiam tą decyzję. Ale ogólnie gra się przyjemnie, powiem wam. Dobrze jest sobie zrobić taki odpoczynek od GTA, a później sobie tak powabnie wrócić, naprawdę jest pięknie tutaj, jest pięknie. O, pieseły. Ja też tak umiem sobie powyć troszeczkę. Albo popiszczeć, chociaż wolę jak kto inny piszczy. Dobrze, że Maja tego nie ogląda. No. Tu widzę jakieś autko stoi na stacji benzynowej, więc sobie je pozwolę. Taki zrzęk i zamknięty? Ale to właśnie było coś takiego jechało wtedy. No. Bardzo podobne. A żebym się daleko najechał. Łoho. Obycie kaczka kopła. Jest, mamy samolot. Samolot. Bo innego nic nie ma. Dobra, próbujemy. Wystartuj z pasa kontrolnego. Z pasa startowego do pierwszego punktu kontrolnego mogę sobie lecieć. Hops. Wow, nie, kurde, to jest zamotało. Nie ma takiej opcji. Ale samolot to samolot. Ja wiem, że fajnie się lata, ale tutaj by pasował. Pasowałbym zdobyć jakiś troszeczkę lepszy samolocik i żeby sobie tak po prostu nim na luzaku polatać. Ale to może na multiaczu sobie ogarnę jakiś samolot kiedyś. Może sobie kupię. W zasadzie na tym multi to pasowałoby mi zacząć troszeczkę grać, bo szczerze mówiąc niektórzy już mają tak wypasione profile. Oj, zapieprzyłem. Którzy mają tak wypasione profile, a ja co? A ja nie mam. Aj, myślałem, że trafię w niego, kurde, w ten. Dobra. Niestety. Nie trafiłem w motorówkę. O, ja w mieście jestem? Ty, co to było? Co mnie zabiło? No nie, no. Aha, no. The fuck? Aha, przeniosłem się do miasta, żeby mnie podleczyli i... jestem znowu. No czekajcie, bo tu jakieś... był kiedyś helikopter, a przynajmniej na razie go nie ma.
Szkoda, czekajcie sobie. O właśnie, sterowiec. Sterowcem do mnie latałem, szczerze mówiąc. W sumie mało co latałem sterowcem. Of course, sir. I'll get one sent out to the nearest available drop-off point. All right, sounds good. Thank you for calling Atomic Blimp Services. Goodbye. Okay, tam widzę, że jest. A jak to daleko? O ciepieseł, normalnie. Pasuje samochód, halo? Dajcie mi jakiś samochód. Nie wiem, czy na stacji benzowej coś będzie stało? Coś tam chyba stoi, nie wiem, nie widzę dobrze teraz. Ale coś icku stoi. A no jest, jakiś jeepasek. To jest jeepasek, to ja sobie go troszeczkę tutaj podwędzę. Ale przy taki jeepek niż ten stary, kurde, gruchot. 4 km w sumie kawałeczek. To będzie dobre. Tylko pytanie, jak ja szybko dolecę sterowcem do jelonków. Tutaj może być jelonek pogrzebany. Oglądacie, to ja siedzę na chrzcinach, bo jest niedziela, a w niedzielę mamy w rodzince chrzciny. Jak ja, kuźwa, nie lubię takich imprez. Nie lubię ślubów, chrzcin, komunii, nie wiem czemu, ale po prostu mnie drażnią. I nie trawię, po prostu za cholerę jasną nie trawię, no. Nie wiem jak wy, czy lubicie, czy nie lubicie. Podzielcie się ze mną tą informacją. Chętnie się z wami tutaj powymieniam doświadczeniami. Co robić na chrzcinach? Nażreć się, posłuchać trochę i jechać do domu. Jest, to już na mnie czeka, la 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 la. Dobra, gdzieś tutaj mam skręcić sobie, żebym sobie nie przejechał, chyba tutaj. Aha. Jezus, jakie to jest zawiłe wjeżdżanie nawet. Wow! Nastawiają tego. Pieprzyć to. No patrzcie, jaki sterowiec. A że to muszę... Jest widok ze środka? Wow! Ale ja ze środka na razie nie chcę, bo nie umie. Wow. Lecę. Ale Leci to w ogóle?
tylko się wznosi. No leci. Ale wielonka tym to będzie raczej ciężko. Marnie to widzę. Zobaczmy sobie do środka. A więc tak się steruje tym sterowcem. Wow. Nie pogada, ale ja nie chcę na tą zakichaną bazę lotniczą, bo tam by mnie zaraz szybko ściągnęli i miałbym tyle ze sterowca. Ale sterowiec osom. Dobra, ty mi sobie... Ale widzę, że on ogólnie nawet wolno opada, więc szczerze powiedziawszy to z Jelonkiem to będzie kłopot. Nie, nie ma szans. No patrzcie, jak to zajebiście wygląda. Ło. No patrz, to no patrz ty, jak to miasto. Ło. Ale może ja... Nie wiem, czy mam teraz spadochron, czy nie, kurczę. Właśnie było tak, że jak się wsiadało do czegoś latającego, to ten spadochron zaraz był, nie? Więc sprawdźmy to. Oh shit. No to po chłopie, już po chłopie. Ty, ale długo jeszcze spadam. Oj, chyba wpadnę na ten daszek? Nie, nie wpadnę. I nie budup, ale pierdzielną. Siniaki na dupie murowane. Nic specjalnego. No ale cóż. Czyli jednak wsiadając do sterowca nie mamy spadochronu. Oje, czy jeszcze deszczowa pogoda. Także cóż, chyba ja w tą deszczową pogodę się z wami pożegnam. Oczywiście zobaczymy się za tydzień. A jeśli będziecie chcieli fabułę, będziecie chcieli jeszcze więcej GTA, rozwinięcia tego, to łapka w górę, komentarz i wtedy polecimy. A tymczasem dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście kilka jelonków dzisiaj zaliczyliśmy, odwiedziliśmy starych znajomych. Także nie mogę powiedzieć, że odcinek stracony, bo jelonek był. Siemano. Dobra. Szaleniec. Także cóż, jeszcze raz dzięki za uwagę oczywiście. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i papa. Oczywiście przypominam o subnięciu jeszcze kanału, jeżeli nie subujecie, a chcecie być na bieżąco z moimi filmami, nie tylko z filmami z GTA, a też z innymi, to subek, taka czerwona ikonka. Jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, a bardzo by chciał, no to zapraszam. No, to na razie.